Skłońmy nasze głowy. Tak, Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoją obecność na tym miejscu. I tak, proszę Cię, abyś uzdolił mnie do przekazania Twojego słowa. Ku posileniu, ku wzmocnieniu, tak? Potrzebujemy tego. Dzisiaj, teraz, Panie. I tak dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz z Twoim słowem, z Twoim posileniem i Ty się nie spóźniasz. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Amen. Kochani, możecie otworzyć Księgę Izajasza, 7 rozdział, 9 wiersz. I tam jest to historia, kiedy za czasów Achaza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, wraz z Pekachem, królem izraelskim, na Jerozolimę. I tam Izajasz, prorok Boży, przychodzi do króla Achaza i wypowiada mu takie znamienite słowa, które są właśnie w tym wierszu, w 7 rozdziale, 9 wierszu. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I te słowa przyszywają mnie od dłuższego czasu. Dlatego, że kiedy rozmyślałem o temacie, w jakim mógłbym usługiwać, to, czego tak naprawdę ja potrzebuję, a jak sami pewnie wiecie, to się też odnosi do tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bo jesteśmy jednym ciałem i nie może być inaczej. To, co dotyka nas i przeżywamy. Ale to ma też szerszy wymiar. I te słowa Izajasza do króla. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I tak w każdej sytuacji w naszym życiu chodzi właśnie o wiarę. O to właśnie chodzi. I tutaj główny atak przeciwnika, diabła, jest skierowany na to, na ciebie, na Kościół, na twoją wiarę, aby twoja wiara została zachwiana. I tematem, jakim chcę dzisiaj usługiwać, jak pewnie się już domyślacie, jest właśnie wiara. Jest to bardzo głęboki temat, bardzo szeroki temat, ale jest to też podstawą chrześcijaństwa, podstawą pójścia w ogóle i bycia z Bogiem. Jest to nieodzowne. I tak prorok Izajasz mówi, że jeżeli nie uwierzysz, nie ostoisz się. I to się tyczy każdej dziedziny twojego i mojego życia. I szatan przychodzi i będzie dotykał, dlatego że on ma dostęp. On ma dostęp do twojego i do mojego życia. Tak samo miał on dostęp do Jezusa, kiedy on był na tej ziemi. I on z tego korzystał i przychodził, kusił Jezusa, prawda? Chciał go zniszczyć, chciał go dotknąć. Chciał również, aby jego wiara była dotknięta. Ale to, co jest wspaniałe, to, co możemy uchwycić dzięki Bożemu Słowu, to, że On ma dostęp, ale On nie ma mocy nad tobą. Amen? Chwała Bogu. On nie ma mocy, aby cię zniszczyć, bo jeżeli miałby taką moc, to wiedz, On by z tym nie czekał, On by to zrobił. Dlatego, że On jest niszczycielem i On przychodzi, żeby kraść, żeby zabijać. On nie bierze jeńców. I dlatego prorok Izajasz powiedział do króla Achaza, jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się, bo dlatego, że była to wielka armia, to były dwie połączone wielkie armie przeciwko jednemu królestwu, mniejszemu. I na ludzki rozum najlepszym rozwiązaniem byłoby dać okup, prawda? Poddać się. I tak widzę w takich wielu sytuacjach i dziedzinach naszego życia, że my chcemy dać taki okup diabłu, dać taki dostęp, poddać się w pewnych dziedzinach i pozwolić mu, żeby on zajął ten teren, obszar w naszym życiu, żeby on tam władał, a nie ty. I to jest dziedzina zdrowia, dziedzina powodzenia, pracy, wiele jest tych dziedzin w twoim życiu. Ale chcę ci powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie masz moc. Masz moc, aby zwyciężać, aby zwyciężyć. I diabeł nie ma tej mocy, aby rządzić, aby władać nad tobą. I do tego właśnie jestem pobudzony tym tematem wiary i o tym chciałbym dzisiaj mówić, podzielić się i wierzę w to, również widzicie już wiara, że to słowo również natchnie i was, że podniesie to was, że weźmiecie, chwycicie tą tarczę wiary do swojego życia i będziecie mogli te pociski złego ostać się, kiedy on będzie wymierzał do was te pociski. I w Ewangelii, przepraszam, w liście do Rzymian, 10 rozdział, 16-17 wiersz. I tu są
Tu apostoł Paweł odnosi się do słów właśnie Izajasza, lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Dlatego, że kiedy była ta sytuacja, kiedy prorok przyszedł do króla, mówił mu, żeby jeżeli chce, to może nawet prosić Boga o znak, dlatego, że Bogu tak zależało, żeby jego wiara była w to, co Bóg mówi, że był nawet gotowy dać mu znak, żeby jego wiarę wzmocnić, ale Achaz nie chciał żadnego znaku, ale Izajasz powiedział takie słowa, że ponad to wszystko Bóg i tak zaingeruje i on pośle swojego syna i urodzi się syn i nazwą go Immanuel, to znaczy Bóg z nami. Amen. I to, co jest ważne, co chcę, żebyś dzisiaj usłyszał ty, i to są też słowa dla mnie, Immanuel, Bóg z nami. Bóg z nami. Ponad tą całą sytuacją, ponad tą atakiem złego, ponad tą zawieruchą, groźbą utraty życia, był jeszcze ponad, Bóg pokazał coś więcej. Nie tylko ocalenie w tej sytuacji, ale objawił swój cudowny plan zbawienia. Ale to musi Duch Święty pokazać. To jest coś wspaniałego, coś, co my możemy już znać, wiedzieć, co my już rozumiemy, co Duch Święty nam objawił. Ten cudowny plan zbawienia, ocalenia. Izajasz o tym właśnie mówi. Właśnie tam, kilkaset lat wcześniej już o tym cudownym planie ocalenia nie tylko Jerozolimy w tym czasie, ale o cudownym planie zwycięstwa, zbawienia w Jezusie, Chrystusie, w Immanuelu. W tym, że Pan pocznie i porodzi Syna. I dalej czytamy w Rzymian, w tym 10 rozdziale, 17 wierszu, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I tak w temacie wiary, wiara jest ze słuchania, ale słuchania czegoś konkretnego, Słowa Bożego, niczego innego. To jest podstawa naszej wiary, Słowo Boże. Na tym możemy mocno się oprzeć, czytać to Słowo, słuchać. Musimy je przyjmować, starać się zrozumieć i jak najbardziej starać się przetrawić. I to jest wspaniała też praca Ducha Świętego, kiedy przychodzi i dostajesz objawienie. Bo jest wiele ludzi, którzy studiują Boże Słowo. Możemy popatrzeć na naród izraelski, gdzie są znawcy Słowa, ale tam jest potrzeba, aby to ożyło, praca Ducha Świętego, objawienie. I tak też o to się modlimy, my jako Kościół, ja o takie świeże namaszczenie, o objawienia Bożego Słowa do życia, do dzisiaj, na teraz. Aby w tym się poruszać, w tym żyć, w tym zwyciężać. Jest to Słowo trwające w nas. I ono właśnie wytwarza, jest takim czynnikiem, takim katalizatorem, które posila naszą wiarę, odżywia ją. I dlatego chciałbym dzisiaj przeczytać kilka takich ważnych fragmentów, podać kilka takich ważnych fragmentów, dlatego że jak wcześniej czytaliśmy, że wiara jest ze słuchania Słowa Bożego, tak chcę dzisiaj to moją usługę oprzeć mocno na Bożym Słowie i właśnie podać wam dzisiaj dużo takich fragmentów z Bożego Słowa, które mam nadzieję na nowo posilą twoją wiarę, wzmocnią twoją wiarę, których będziesz mógł znowu uchwycić się i wierzę, że Duch Święty przyjdzie z nowym objawieniem danego fragmentu do twojego życia, co będzie uwalniające. I w Efezjan, 2:8, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Jesteśmy zbawieni przez wiarę. O to się tutaj cały czas rozchodzi. W tym, którzy na wierzących i niewierzących, tych, którzy uwierzyli tej wieści, tych, którzy nie uwierzyli, jest rozdział. To jest bardzo ważne. Jesteśmy przez wiarę zbawieni. Uchwyć się tego. Jesteś zbawiony przez Jezusa Chrystusa, jeżeli w to uwierzyłeś. Uchwyć się tego. Uchwyć się tego. Boży to dar. Galacjan, 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele, tu teraz, jest życiem w wierze w Syna Bożego. O to chodzi. Tutaj w ciele moje życie jest życiem w wierze w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tego mamy się uchwycić, w tym chodzić. Który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Notujcie sobie te fragmenty, będziecie mogli do nich potem powrócić. Nie chciałbym tutaj zbyt długo czasu poświęcać na szukanie, ale zanotujcie sobie i będziecie mogli do nich wrócić. Ale te fragmenty wiem, że są wam bardzo dobrze znane. Są bardzo dobrze znane, ale na nowo one muszą wstąpić do naszego serca
I pozwólmy Duchowi Świętemu, pozwólmy temu Słowu, aby ono ożyło w nas na nowo. Uchwyćmy się tego. Hebrajczyków, 10 rozdział, 38 wiersz. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Bóg chce, żebyś w Niego wierzył do końca, pomimo wszystko, pomimo przeciwności. Abyś żył dzięki wierze. I jak widzimy z tych fragmentów, chociażby z powyższego, w wierze nie chodzi tylko o jakiś chwilowy stan, o jakieś przeżycie jednorazowe z Bogiem. O sam ten moment może nawrócenia, ale tu chodzi o cały styl życia. I ja nie chcę mieć tylko takiego jednorazowego doświadczenia z Bogiem, tego, kiedy doświadczyłem Jego łaski i tylko na tym zostać, kiedy to do mnie dotarło, kiedy Duch Święty mi objawił, że jestem zbawiony i koniec. A niektórzy na tym zostają w swoim życiu i nie idą dalej, a o to chodzi w wierze, że wiara nasza ma wzrastać. Ona ma wzrastać. Dlatego, że Bóg, jak za chwilę zobaczycie, popatrzymy do Bożego Słowa, dał miarę wiary każdemu. Ale to od ciebie i ode mnie zależy, czy ta wiara będzie wzrastać w twoim życiu i czy będziesz oglądał Boże poruszenie, Boże działanie w swoim życiu w sposób ponadnaturalny, czy ona będzie zanikać w twoim życiu. I Bóg chce, abyśmy my otrzymywali to błogosławieństwo, jakie jest w Jezusie Chrystusie, jakie jest w Bożym Słowie, do ciebie, do mnie. Nie tylko, żebyśmy je dostali jednorazowo, ale abyśmy w tym żyli, abyśmy je utrzymywali w swoim życiu. I On chce, abyśmy po nie sięgali, po Jego obietnice. I to możemy czynić dopiero wtedy, kiedy jesteśmy z Nim, kiedy chodzimy z Nim, kiedy jesteś blisko Niego. Tak jak ci to wyjaśnić, jak myślisz, ten syn, który odszedł, syn marnotrawny od ojca, czy on tam, będąc przy tym korycie, mógł korzystać ze stołu ojca? Nie mógł. Kiedy mógł skorzystać ze stołu ojca, z cudownego błogosławieństwa, kiedy wrócił, kiedy przyszedł, kiedy wyznał grzech, kiedy się pojednał, kiedy miał z nim relację, on zaprosił go do swojego stołu i mógł korzystać ze wszystkiego, co było na tym stole, czy nie mógł ze wszystkiego korzystać? Ze wszystkiego. To się tyczy, to są takie prawdy oczywiste, takie jasne i logiczne, ale o których musimy na nowo pomyśleć, zastanowić się, zrozumieć na nowo. Bóg zaprasza cię do tego stołu obfitych obietnic, błogosławieństw na nowo i może z nich korzystać. Amen? Nie siedź przy tym korycie z omłotem. Bóg nie chce, żebyś się tym żywił. Jesteś Jego synem i to rani Jego serce. On cię zaprasza, abyś chodził w wierze. A chodzić w wierze to nie chodzi o to, żebyś ty chodził i szukał wiary, bo chodzić w wierze to znaczy szukać relacji z Bogiem, to znaczy chodzić z Bogiem. To jest równe. I On chce, żebyś miał z Nim relację, żebyś z Nim chodził. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 7 wiersz. To jest fragment o tym, że Jezus jest latoroślą, krzewem winnym, a my mamy być wszczepieni. Tu właśnie chodzi o tą relację, o to, że ani na chwilę, ani na moment ja muszę być cały czas w stałym kontakcie z moim Panem. Tego potrzebuję, aby żyć, aby chodzić w wierze, aby doświadczać Jego błogosławieństw. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, to o czym dzisiaj mówimy, o tych słowach z Biblii, które dzisiaj poruszamy, jeżeli one trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Stanie się wam. Coś cudownego, coś wspaniałego. Do tego fragmentu jeszcze wrócę w dalszej części tego słowa. I jeszcze kolejny cudowny fragment z Bożego Słowa i możecie sobie już otworzyć Hebrajczyków, dlatego że tam do tego rozdziału będę częściej spoglądać dzisiaj jeszcze. Hebrajczyków 11 rozdział, bardzo dobrze nam wszystkim znany rozdział, który w cudowny sposób pokazuje, czym jest wiara w oczach Bożych, czym jest wiara. 11 rozdział, 1 wiersz. A wiara jest pewnością tego,
czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W innych tłumaczeniach, w innych fragmentach Bożego Słowa jest podstawą, jest gruntem, przekonaniem, bazą, gwarancją, dowodem. W angielskiej wersji tłumaczenia Biblii jest też substancją, czyli jest czymś, co się urzeczywistnia, co wręcz możemy dotknąć w sposób realny, coś, co jest dopiero w tej sferze duchowej, coś, co jest dopiero przed nami, co jeszcze tego nie ma, co jest coś wspaniałego, coś, co Duch Święty musi Tobie i mi objawić na nowo. I Hebrajczyków, ten sam rozdział, 11, zachęcam Was do tego, abyście powrócili do tego rozdziału i przestudiowali go na nowo. Ale nie tak tylko przeczytając, ale poprosić Ducha Świętego przed tym, aby na nowo otworzył Twoje oczy, otworzył Twoje serce, aby na nowo natchnął Cię, nakarmił Cię tym Słowem. 6 wiersz tego rozdziału 11. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Znamy to. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. W każdym temacie, w każdej dziedzinie, to jest cudowne. Cokolwiek byśmy nie dotknęli z Bożego Słowa, zawsze jest odnośnik do Jezusa, jako wzór. Patrząc zawsze na Jezusa. On jest sprawcą. Bez Jezusa nie potrzebowalibyśmy wiary. Byłaby nam niepotrzebna. Nie mielibyśmy w co, przepraszam, w kogo wierzyć. Na Jezusa. On jest sprawcą, On jest dokończycielem wiary. On jest finiszem tej wiary, On jest celem tej wiary, On jest wszystkim. To jest wspaniałe. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 5-8. Jeżeli tą wiarę już masz, bo dlatego, że Boże Słowo mówi, zaraz do tego też przejdziemy, że Bóg to jest dar Boży, że to dostaje każdy z nas miarę wiary. Jeżeli tą wiarę masz, to jeszcze musisz coś zrobić. I o tym pisze Piotr w drugim swoim liście, w 1 rozdziale, 5-8. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. To nie jest lekkie. Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę. Patrzcie, wiarę trzeba jeszcze w coś uzupełnić. Nie wystarczy sama wiara, trzeba coś jeszcze robić. Mając wiarę. Co tu jest na pierwszym miejscu? Cnotą. O co chodzi? O co Piotrowi chodzi? O co Duchowi Świętemu chodzi w tym temacie? I tak moglibyście sobie przeczytać potem w domu jeszcze, o co dalej mamy, ale nie, ze względu na czas nie będziemy tego omawiać. Skupmy się na tej pierwszej, na cnocie. I te wszystkie inne rzeczy, które tam są wymienione, one są po to, aby nie dopuściły do tego, abyś był bezczynny. Abyś był bezczynny i bezużyteczny w poznaniu właśnie Pana Jezusa Chrystusa. Co to znaczy, że wiarę trzeba uzupełniać cnotą? Można dlatego, żeby mieć wiarę. Wiara nigdy nie jest nieuczciwa chociażby, żeby to łatwiej zrozumieć. Jak to wyjaśnić? Nie możesz kłamać w swoim życiu, nie możesz być kłamcą, żyć niemoralnie i chodzić w wierze. Amen? To sobie przeczy. Musimy chodzić w czystości. Jeżeli chcesz chodzić w wierze, zwróć uwagę na to w swoim życiu. Jeżeli brakuje mi wiary, to popatrz, czy chodzę w czystości. Czy chodzę w czystości? Dlatego, że szatan zawsze wykorzysta jakiś punkt zaczepienia w twoim życiu, aby dotknąć twoją wiarę. I on ci przypomni wszystko z twojego życia i zrobi wszystko, aby twoja wiara była jak najmniejsza. Dlatego, że on boi się ludzi, którzy mają wiarę. Bo wie, że ludzie, którzy mają wiarę, dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. I Bóg takimi ludźmi się posługuje. Amen? Dlatego zwróć uwagę w swoim życiu. W tej dziedzinie być może. W dziedzinie czystości. Jeżeli chcesz mieć większą wiarę, jeżeli chcesz wzrastać w wierze. 1 Koryntian 2,14 o tym też mówi. Człowiek zmysłowy, cielesny, tam chodzi o to Pawłowi w tym liście, nie może przyjmować rzeczy, które są z ducha. On nie może, jeżeli jest grzeszny, taki zmysłowy, chodzi cieleśnie, to w jaki sposób on może mówić o tych ponadnaturalnych rzeczach? On jest cielesny, on jest zmysłowy. Jego umysł tego nie jest w stanie przyjąć. On nie jest nawet w stanie odebrać od Ducha Świętego, dlatego że Duch Święty nie jest w stanie działać przez niego.
Jeżeli chcesz działać w wierze, w ponadnaturalny sposób w swoim życiu, to nie możesz tego robić dla siebie. To nie może być twój cel. Z myślą o sobie czegoś robić. Popatrzmy na Jezusa, na sprawcę i dokończyciela wiary. O co chodzi? Dlaczego tak mówię, że nie możemy patrzeć, nie możemy być samolubni, chodząc w wierze? Jezus nie wziął ani kęsa z pomnożonego chleba, taki przykład. Nie wiem, nigdy na to nie zwróciłem nawet uwagi. Jest tam napisane, że Bóg, że Jezus pomnożył chleb, tak? On poprosił Ojca, rozdali ten chleb, zebrali 12 koszy. To było dwa razy taka sytuacja, ale faktycznie sprawdźcie, ile Jezus zjadł tego chleba. Nie pisze, nie? Jak coś nie pisze, to ja nie chcę to dopowiadać, ale tak sobie to mówię, no nie? Taki przykład, że ty nie możesz chcieć działać przez wiarę, żeby się wzbogacić, żeby się najeść na tym, żeby się tobie lepiej powodziło. Bóg nie miał takiego serca, Jezusowi nie chodziło o to, żeby tam zrobić imprezę, żeby on się najadł. To jest całkiem inne serce. Duch Święty nie będzie wykorzystywał serca, które jest egoistyczne, on się takim nie będzie posługiwał. Na to też zwróć uwagę w swoim życiu. Jak ja mówię zwróć, to ja mówię bezpośrednio zawsze do siebie, wybaczcie. Dlatego, że ja słowo, które głoszę, zawsze mówię do siebie. To jest to, gdzie Duch Święty bezpośrednio mnie dotyka, dopiero się z tym dzielę. Czasem się mogę zapomnieć, przepraszam was. To nie jest tak, że ja wam wytykam, popatrz na to, zrób to. Ja mówię tu bezpośrednio do siebie. Ale chyba o tym wiecie. Jesteście tego świadomi. Tak jak mówiłem wcześniej, Bóg daje każdemu z nas na początek miarę wiary. I od nas zależy, czy będzie ona wzrastać, w jaki sposób. Przez używanie, po prostu przez używanie. Czy będziesz to używał, czy nie, tak jak mięśnie. Bóg dał każdemu z nas mięśnie do tego, abyśmy je używali. I są tacy, którzy je używają i mają z tego pożytek. Amen? Niektórzy przesadzają. Za bardzo swoją ufność i wiarę w nich pokładają. Ale wiecie, o co mi chodzi? Tak samo jest z wiarą. Masz od Boga pewną miarę. Każdy dostał. Nie ma wybrańców. Nie ma, że się ktoś urodził już super zbudowany, umięśniony. Jakieś predyspozycje może miał, ale musiał też nad tym popracować. Tak samo jest z wiarą w twoim i moim życiu. Przez używanie. Jeżeli nie będziesz ich używał, będziesz miał zanik mięśni, będziesz miał zanik wiary. Będziesz słaby duchowo. Proste. To ty ustanawiasz granice. Popatrzcie, sportowcy, oni cały czas w swoich tych osiągnięciach te granice przestawiają dalej, tak? Niedługo będą igrzyska. Te rekordy są bite cały czas. Do przodu, coraz ktoś wyżej skoczył, szybciej pobiegł, więcej podniósł. To ty ustanawiasz granice. Wiara nie ma granic. Fizyczne są, już są naprawdę wyżyłowane, ale wiara, mój drogi bracie, moja droga siostra, nie ma granic. Jedyne granice, jakie ma wiara, to są twoje, jakie ty ustanowisz. Dla Boga nie ma granic. O tym czytamy w całej Biblii, jak wiele cudów czynił. Czy Bóg jest ograniczony jakimiś prawami fizycznymi, czasem, przestrzenią, czymkolwiek? Nie. Wiara jest też jak stabilne krzesło, tak jak dzisiaj tutaj przyszliście, mogliście sobie usiąść i wielu z was nie zastanawiało się, nie sprawdzaliście tego krzesła, ale wygodnie usiadliście, tak? I odpoczywacie. Jest wam wygodnie? Fajnie jest takie krzesło. Z wiarą jest podobnie. Tak jak przez używanie, tak przez doświadczanie. Ty już tutaj nie pierwszy raz siedzisz na tym krześle. Masz oczy, używasz ich, masz rozum, masz poznanie. Poprzez poznanie widzisz metalowe nóżki, siadam raczej bezpiecznie. Jakby był kartonowy, chyba byś powoli siadał, sprawdzałbyś, tak? Tak samo jest z wiarą w twoim, moim życiu. Tak samo się poruszamy w tej sferze duchowej, przez doświadczenie, przez poznanie, chodzenia z Bogiem. I w pewne rzeczy wchodzisz łatwiej poprzez poznanie, poprzez doświadczenie, bo już je przeszedłeś, bo znasz, masz poznanie, wiesz, jak się zachować, że możesz śmiało. Jest jak twierdza, wiara jest jak twierdza, w której możesz się schronić, w której możesz się schować. Ten temat wiary jest bez dna. On jest normalnie w całej, od pierwszej księgi do ostatniej księgi. Dlatego wiem, że nie jesteśmy w stanie tego zgłębić dzisiaj na tym wykładzie, to by trzeba było zrobić jakiś cykl. Nie o to mi chodzi. Ja chcę na nowo pobudzić w was ten temat, rozbudzić na nowo, abyś wiedział, jak ważna jest wiara w twoim życiu i że szatan będzie robił wszystko, abyś tą wiarę miał jak najmniejszą. Rzymian, 12 rozdział, 3 wiersz.
Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. To jest ten fragment, o którym wam mówiłem troszeczkę z wyprzedzeniem, ale wszystko na Bożym Słowie, aby oprzeć. Stosownie do wiary, z umiarem. Każdy podchodzi. Jeden ma większy umiar, drugi mniejszy. Stosownie do swojej wiary. Podchodzi do pewnych tematów. Niektóremu łatwiej jest coś zwyciężyć, jest silny, jest mocny, przejść pewną sytuację, drugiemu jest trudniej. Nie ma tak rozwiniętych mięśni duchowych, wiary, aby coś podnieść, udźwignąć, przejść. Stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił, ale co jest w tym fragmencie najistotniejsze, najważniejsze, na co chcę, żebyśmy zwrócili uwagę, to to, jakiej Bóg udzielił każdemu. To nie ma tak, że Bóg tobie nie dał, a temu dał. Każdy otrzymał od Boga miarę wiary, ale możemy mieć jej, jak zaraz zobaczycie w Bożym Słowie, więcej. Ta wiara może być słabsza albo mocniejsza. I tak w Rzymian 4, rozdział 19 wiersz. Abraham, nie będąc słabym w wierze, to akurat z Biblii Gdańskiej tłumaczenia, żeby to lepiej zrozumieć, tam jest chyba w naszym tłumaczeniu, jest chyba nie zachwiał się, czy nie pamiętam już, ale w tym tłumaczeniu Abraham, nie będąc słabym w wierze, on nie był słabym w wierze. Mateusza 8, rozdział 26 wiersz. I tutaj Jezus, znacie ten fragment, ten moment, kiedy Jezus ucisza burzę na morzu. Jak on się zwraca do uczniów? O ludzie małej wiary. Oni w tym momencie, w tym czasie swojego życia, swojej podróży z Jezusem, mieli jeszcze małą wiarę. Oni jeszcze wielu rzeczy nie rozumieli, nie mieli takiego poznania, doświadczenia z Jezusem. Amen? Amen. O ludzie małej wiary. Tam Jezus mówi do nich. Mateusza 5,13. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Kto wie, do kogo Jezus mówi, ten do setnika. Tak, to jest akurat fragment do setnika. Mateusza 5, rozdział 13 wiersz. Znacie ten fragment. Jezus mówi, tak wielkiej wiary nie znalazłem. Ciekawe, jaką by znalazł u mnie w naszym kościele. Tu się odnosi do Izraela. Ciekawe, jaką wiarę by znalazł. Co by powiedział, jakby tu przyszedł. Ja chcę wzrastać. Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta. Tu pisze apostoł Paweł do kościoła. On widzi w sposób duchowy. W sposób duchowy i widzi to, co się też manifestuje przez ten kościół. Widzi, to jest dla niego jasne, że ich wiara po prostu wzrasta. I wzajemna miłość pomnaża się wśród was wszystkich. Czyli widzimy, można mieć słabą wiarę, można mieć małą wiarę, można mieć wielką wiarę, jaką Jezus powiedział o setniku. I to, co czytamy w liście do Tesaloniczan, do kościoła, co pisze apostoł Paweł, przez Ducha Świętego, on się tym raduje, wiara wasza bowiem bardzo wzrasta. Chciałbym, aby Jezus mógł tak powiedzieć do ustronia, widzę, że wiara wasza bardzo wzrasta. Cieszyłbym się z tego. A wy? Amen. Chciałbym, aby nasza wiara, aby moja wiara wzrastała. Dalej odnośnie wiary, co sobie odnotowałem, to są takie myśli na gorąco. Też tutaj nie jestem w stanie wypowiedzieć tego wszystkiego. Wiara nie akceptuje kompromisu. Wiara nie idzie na kompromis. Wiara nie ma planu B. Kiedyś jeden z ewangelistów, pastor, jak przypomnę sobie jego nazwisko, to wam powiem, Samral, tak, zapytany, czemu tyle cudów dokonuje się w innych krajach, tych trzeciego świata, tam gdzie jeździ, Filipiny, Indonezja, tak dalej, a jak przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, czy do Stanów, czy do Europy Zachodniej, tych cudów jest tak mało, tak są nikłe. I to jest jeden z tych punktów, kiedy on właśnie powiedział, dlatego że ci ludzie nie mają w swojej wierze planu B. Oni nie mają innego ratunku.
nie mogą oprzeć swojej wiary na niczym innym, na żadnym lekarzu, na pieniądzach, na niczym innym. Jeżeli Bóg im nie pomoże w tym czasie, w tej chwili, to oni umrą. I kiedy jest wezwanie do modlitwy, oni idą z taką wiarą, bo nie mają planu B. I Bóg kocha, kiedy ty nie masz planu B. On chce, żebyś ty nie miał planu B. Żebyś ty przychodził z wiarą, a nie modlił się, Panie Boże, boli mnie głowa. Ja wiem, że to jest łatwo mówić tutaj sobie, kiedy mnie nie boli głowa. To nie chodzi o takie wymądrzanie się, ale żebyśmy tak faktycznie spojrzeli, bo ja mówię tak sam też do siebie, często tak robię. Panie Boże, boli mnie głowa, ale już mam w głowie, jeżeli za 2 minuty mi nie przestanie, to sobie wezmę tabletkę, nie? To po co się modlić? Tak samo ten pastor Samrar zapytany, kiedyś dzwoniła do niego siostra pewna, dlatego się tak odnoszę do niego, bo czytałem ostatnio trochę o nim. Dzwoniła do niego pewna siostra z kościoła i mówi, bracie, pomódl się o mnie, bo jadę do szpitala. On powiedział, no to życzę ci dobrego czasu, niech cię Bóg używa tam. No, ale ona tego nie zrozumiała. No to on się wtedy jej zapytał, no to o co mam się modlić? Bo powiedziałeś, że idziesz do szpitala, mamy się modlić o uzdrowienie? Bo rozumiecie, o co chodzi, tak? Jesteście tutaj ze mną. Jest to jasne. O to chodzi właśnie. Bezpośrednio. Jest to ciężkie. Dlatego nam jest ciężej to, my mamy więcej planów B od ludzi, którzy takich planów nie mają, dlatego to być może, nie powiem, że to jest jedyny, ale jeden z powodów do tego, kiedy Bóg ma tak jakby łatwiej może działać. Nie ma związanych rąk, może Duch Święty śmiało się poruszać, widzi wiarę, szczerą wiarę. Ci ludzie nie mają planu B. Wiara nie zna strachu. Wiara żyje w radości. Nie ma szablonów. Bóg nie jest szablonowy. To powiecie na to amen? Jak czytacie Boże Słowo, czy Bóg działa szablonowo? On ma takie wyjścia, takie rozwiązania pewnych sytuacji, na które by człowiek nigdy nie wpadł, o które by nawet nie pomyślał. To jest wspaniałe. I to się dzieje przez wiarę. Kiedy ludzie wierzą, kiedy Bóg do nich coś mówi, oni w to wchodzą. Wiara jest kontaktowaniem się z Bogiem. Jest poznawaniem Go. Doświadczaniem Jego obecności. Jest oddawaniem Bogu chwały, zanim coś On uczyni. Tak jak pod Jerychem. Najpierw wznieśli okrzyk, dopiero mury padły. Nie było tak, że mury padły, oni wznieśli okrzyk. Taka postawa powinna być w naszym życiu. Wiara wkłada w nasze usta słowa, które zaczynamy wypowiadać, a potem działać. Dlatego, że to nie są tylko słowa. To jest ważne. To nie są tylko słowa, ale za tym idzie pewien czyn. To, co jest też ciekawe, na co też wpadłem, studiując ten temat, takie porównanie do wiary. Wiara jest jak 6. zmysł. Jest ponad tymi 5, jakimi dysponujemy. Znacie je, nie? Które sprawiają, że jesteśmy świadomi tego świata materialnego. I dzięki niej jesteśmy świadomi świata duchowego. Wiara jest takim naszym duchowym okiem. Przez wiarę możemy widzieć to, co niewidzialne, to, co twoje oko nie jest w stanie zobaczyć. Wiara jest twoim uchem. Możesz usłyszeć to, co normalnie twoje ucho fizyczne nie jest w stanie usłyszeć. Przez wiarę. Twoja wiara jest też językiem, nosem. Ono czuje smak i zapach tych rzeczy, które się zbliżają, zwycięstwa, tej uczty cudownej. Przez wiarę możesz już to doświadczać, już tego smakować, już to czuć. Wiara jest jak ręka. Tu chodzi o ten dotyk, która czuje to, co normalna ręka nie jest w stanie odczuć. Sięga po rzeczy niemożliwe. Możesz zmieniać rzeczywistość. Do tego jeszcze się odniosę później. Ewangelia Mateusza, 8, 2-3 wiersze. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. To jest fragment, który wiele razy przeżywałem w moim życiu, osobiście, do którego kocham wracać.
Jak to się ma w kwestii wiary? Dlaczego akurat ten fragment chciałem tutaj zacytować? Dlatego, że ludzie wierzą, że Bóg ma moc. Ludzie wiedzą. Dlatego, że ten trędowaty widział już nie jednego trędowatego uzdrowionego, tak? Widział wielkie cuda. I ty w swoim życiu też widziałeś wiele cudów, które Bóg czynił. Amen? I ty wiesz to, że Bóg może coś uczynić. On może zrobić wszystko, tak? Bo jest Bogiem Wszechmocnym. Ale to, co jest istotne w tym fragmencie, to, o co pyta go ten trędowaty, to czy on pyta, czy możesz? O co zapytał trędowaty? To jest kluczem. Czy chcesz? Ludzie wiedzą, że Bóg może, ale to, gdzie ich punkt wiary jest atakowany i gdzie odpadają od tego, aby otrzymać, to jest właśnie ten fragment, to jest ten moment, że nie wiedzą, że On chce. I to mnie bardzo dotknęło. To jest to, co przeżywam ostatnio. Że tak wielu ludzi przychodzi i oni myślą, że mają wiarę, bo oni wiedzą, że Bóg może. Ale oni nie mają wiary, nie wierzą w to, że Bóg chce to uczynić. I to dlatego jest jeden z powodów, dlaczego Bóg nie czyni tego. To tak jakby twój syn przyszedł do ciebie i wiedział, że ty możesz kupić mu loda, ale nie przyszedł, bo nie poprosił, bo nie wie, czy chcesz to zrobić. Rozumiecie tę sytuację? Ten moment, on jest tak bardzo ważny i istotny. I aby Duch Święty teraz dotknął cię i abyś to zrozumiał w swoim życiu, aby to było uwalniające, kiedy przychodzisz do Boga. Musisz uwierzyć, że On jest tym nie tylko, który ma moc. Musisz w to uwierzyć. Nie tylko w Jego moc, ale musisz uwierzyć przede wszystkim w Jego miłość. To jest podstawa wiary. To jest to, czego powinieneś się najpierw uchwycić, czego ja powinienem się uchwycić. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Bóg jest czym? Bóg jest miłością. Bóg jest miłością i On ma moc. Amen. A nie jest mocą i ma miłość. Amen? To jest ważne. To jest bardzo ważne. To jest coś, co mnie uwalnia, co mnie uwolniło w moim życiu, na co zwrócił Duch Święty moją uwagę. To jest właśnie jeden z tych momentów, które kocham, studiując Boże Słowo razem z Duchem Świętym, gdzie On pokazuje pewien fragment, który znam i pokazuje mi go od drugiej strony, na nowo i znaczenie jeszcze większą głębię. Chwała Jezusowi. Amen. I to jest ten fragment, w którym chciałbym, abyście do domu też odeszli i żebyście go zapamiętali i pozwolili Duchowi Świętemu, aby również w waszym życiu to zbudowało na nowo wiarę. Bóg chce, On jest miłością. Hebrajczyków, 11 rozdział, 4 wiersz. I tak zachęcając was do studiowania tego rozdziału 11 z listu do Hebrajczyków. Z listu do Hebrajczyków, wspaniały list apostoła, ja wierzę, że to był apostoł Paweł, do Hebrajczyków, dlatego, że to byli znawcy słowa. A on tam serwuje bardzo mocno coś, co jest bardzo istotne i ważne, nie tylko wiedza, ale to, w czym, na co zwrócić chciał ich uwagę, to na wiarę. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościową ofiarę. Wiara jest dawaniem. Chciałbym, abyście w ten sposób studiowali słowo, jak wrócić do swoich domów, ten rozdział 11, na nowo Hebrajczyków, pod kątem wiary, na nowo. Czym jest wiara? Według Boga. Czym powinna być? Czym jest? Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę. Wiara jest dawaniem. Wiara jest poświęceniem. Wiara kosztuje. Spójrzcie na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Kosztowało go to coś? I tak jak widzisz, że ktoś jest bardziej błogosławiony przez to, że on płaci tą cenę, Bóg go używa, popatrzcie, co się stało z Kainem. Widział, że jego brat, że Bóg wziął od niego ofiarę, był bardziej pobłogosławiony, możemy powiedzieć, Kain się wtedy zezłościł. I tak często dzieje się w kościołach. Zauważacie to? Kiedy ktoś ponosi pewną ofiarę, jest blisko Boga, Bóg go używa i zamiast ty go błogosławić, dziękować Bogu, że On może mieć wpływ na twoje życie i może być błogosławieństwem do twojego życia, dać ci pewien wzór, abyś mógł się posilić, wzmocnić, to przychodzi taki duch Kaina, to nazywam.
I zaczynasz się złościć, czemu on, czemu Bóg go tak używa, czemu Bóg go błogosławi. Bóg nie chce takiego czegoś, abyś widział. Bóg chce, abyś błogosławił. I Bóg nie ma lepszego Abla, lepszego Kaina, ale Bóg przychodził też do Kaina. I on chce, abyś też złożył mu ofiarę, żebyś też dawał. I Bóg będzie cię używał. Nie pozwól sobie na takie myślenie, nie pozwól na takie podszepty diabła, kiedy przychodzi i będzie chciał, abyś oskarżał innych braci, których Bóg używa. Abyś szukał i znajdował w ich życiu jakieś niedociągnięcia. Błogosław. A wtedy Bóg będzie mógł cię używać. Amen? Henoch. Wiara jest chodzeniem z Bogiem. Amen? Na to też zwróć uwagę, jak będziesz studiował ten fragment. Już pomału ląduję, już wiem, że jesteście zmęczeni, ale to jest cudowna dziedzina, wiara, którą teraz ostatnio żyję, która pobudził Duch Święty w moim życiu. Dlatego, że wiem, że bez tego się nie ostaniemy. Ja potrzebuję w moim życiu wiary, większej wiary. Noe, przez wiarę Noe zbudował, czytamy, jak będziecie studiować ten fragment, przez wiarę Noe zbudował. Wiara jest pracą, jest służbą. Nie możesz służyć Bogu bez wiary. Musisz służyć Bogu, powiem coś więcej, według Jego instrukcji. To jest też ważne. Bo możesz coś robić, odebrać od Boga, ale robisz to po swojemu i Bóg się do tego nie przyzna, nie pobłogosławi. Jakby Noe zrobił po swojemu, to arka by się unosiła, czy by się przewróciła? To jest ważne. Bóg nie dość, że ci coś powie, że chcecie użyć, to Bóg cię poinstruuje. On ci wskaże jak. On ci nie tylko powie i cię zostawi z tym, a teraz ty bądź mądry i sobie radź, ale on powie a i on cię weźmie za rękę, potem pokaże ci jak to zrobić. I tego się chwyć. Chociaż to będzie ci się wydawało to może, że zrobiłbyś to inaczej. Nie. Zrób tak jak mówi Bóg. Bóg wie lepiej. Noe pracował 100 lat przy arce, tak? Nie zniechęcił się. Ja tam nie czytam, żeby Noe podczas pracy narzekał na Boga, że jest zmęczony i po co to wszystko. Ja tam takiego niczego nie czytam. Nie widzę. Chciałbym to odnieść do swojego życia. Czy ja narzekam, kiedy ja służę? Kiedy Bóg mnie instruuje albo zachęca do czegoś wykonania? To jest ważne do Kościoła naszych czasów. Osobiście powiem, wybaczcie mi, do Kościoła Betel w Ustroniu. Bóg chce cię używać w ponadnaturalny sposób. Nie zniechęcaj się w służbie. Nie gardź dniem małych początków. Myślicie, że Noe od razu mu to zajęło? Patrzcie, 100 lat. On najpierw przytaszczył jedną belkę. Bądź wierny w małym. Bóg to pobłogosławi. Bóg się przyzna. I będziesz oglądał cudowne błogosławieństwo. Nie zniechęcaj się w służbie. W pracy dla niwie pańskiej. I tak można by było tam dalej iść tymi wierszami. Przestudiujcie to na nowo. Przez wiarę usłuchał Abraham. To jest jeszcze jeden z wielkich filarów wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham. Wiara jest posłuszeństwem Bogu. Amen? To jest nieodzowne w wierze. Nie można być nieposłusznym i wierzyć i chodzić z Bogiem. Amen? No nie da rady. To jest podstawa. To, co Bóg chce na nowo, żebyś zwrócił uwagę w swoim życiu, w każdej tej dziedzinie. Patrz, jak wiara sięga wszystkich dziedzin naszego życia. Usłuchał Abraham. Wiara jest posłuszeństwem. Na koniec, bo już jest w pół do takie dwie przeszkody w chodzeniu w wierze. Pierwsza z nich to jest niewątpliwie strach. Dlatego, że my lubimy mieć takie poczucie bezpieczeństwa, takiej stabilności. Kiedy ty nie masz poczucia bezpieczeństwa w Bogu, masz je w innych rzeczach, fizycznych, materialnych, tak? I tak Kościół w Jerozolimie, zwróciłem uwagę na to, kiedy rozmyślałem o tym, Duch Święty poprowadził Kościół w Jerozolimie w taki dosyć inny sposób niż inne kościoły. Popatrzcie, jak czytamy Boże Słowo, to widzimy, że oni sprzedawali wszystko, mieli wszystko wspólne. Czyli nie mieli już potem nic. Do czego mogliby wrócić?
Dlaczego Duch Święty poprowadził Kościołem w Jerozolimie w taki sposób? Co się stało z Jerozolimą? Oni byli gotowi do odpuszczenia Jerozolimy w każdym czasie, w każdej chwili? Jak myślicie, czy oni by tak szybko byli gotowi do opuszczenia Jerozolimy, gdyby tam mieli swoje domy? Swoje całe dziedzictwo? Chyba by się też ociągali jak inni Izraelici, tak? Jakie wspaniałe prowadzenie Ducha Świętego. Widzicie ten plan? Co Duch Święty? Czy Duch Święty tak zrobił z wszystkimi innymi kościołami? Coś pięknego. Ja to dopiero zauważyłem, studiując to w ten sposób, jak to jest wspaniałe. Oni po prostu uwierzyli, że Duch Święty ich tak prowadzi, tak robili. Chociaż byli tacy, którzy kombinowali. To była przedwczesna śmierć. Oni by tam zostali, tak domniemam. I pilnowali tego, co sobie zostawili dalej. Oni byli gotowi do opuszczenia. Oni nie mieli w tych rzeczach doczesnych. Tak jak czytacie fragment tego rozdziału 11 do Hebrajczyków. Umiłowanie rozkoszy tego świata. To jest mowa o Mojżeszu, o kolejnym bohaterze wiary. On wolał wybrać ucisk, prześladowanie, hańbę chrystusową niż skarby Egiptu. Tak jak Kościół w Jerozolimie. On to oddał. I to jest takie wyzwanie do Kościoła czasów naszych, końca. To jest takie wyzwanie, widzę, Duch Święty to tak dotknął mnie, uderzył mocno, kiedy studiowałem ten temat wiary i doszedłem do tego momentu, jak zachowa się Kościół naszych czasów, kiedy przyjdzie doświadczenie. Co bardziej umiłujesz, za czym pójdziesz, co będziesz bardziej trzymał. I takie pytanie na koniec, z którym chciałbym was zostawić, abyście rozmyślali, jaka jest twoja wiara w takim razie. My żeśmy tylko dotknęli, to jest temat, wiecie, ja wiem, że każdy z was mógłby tutaj wyjść i mówić jeszcze dużo więcej na temat wiary, na temat waszej drogi z Bogiem. Wy idziecie dużo więcej i ja się czuję wspaniale, kiedy mogę mówić o tych rzeczach, bo wy to wszystko rozumiecie, wy to wiecie, mówicie amen, zgadzacie się z tym, to jest cudownie. Dzielić się słowem z ludźmi, którzy wiedzą. Którzy to czują, którzy to przeżywają. Jaka jest twoja wiara? I może ktoś się czuje taki mały teraz i nie chciał, żebyś właśnie po tej usłudze odszedł z tego do domu, taki zbity, jak patrzyłeś na tych bohaterów wiary, jak oni to cudownie wszystko zrobili, a ty nic, ja. To chciałbym, abyś zwrócił uwagę, jak będziesz studiował Boże Słowo, ten rozdział 11 na pewną bohaterkę wiary, na Rahab. Na nierządnicę Rahab. I ty tak jak ona możesz uchwycić się wiary. Wiara jest jak sznur. Wywieź go, niech będzie widoczny. Ona go nie schowała, jak ci zwiadowcy odeszli. Ona cały czas ten czerwony sznur, on tam wisiał z jej okna, był przywiązany cały czas. I ten, czytamy o tym, że dom nierządnicy to jest dom śmierci w przypowieściach, nie? Tak, ten dom tej nierządnicy stał się domem życia przez wiarę. I pomimo statutu społecznego, pomimo całych okoliczności i pomimo, jak patrzysz teraz na swoje życie, się czujesz może jak taka Rahab, taki bezużyteczny, taki bez powodzenia, bez urodzenia w jakimś znamienitym rodzie, czy cokolwiek. Nie masz nic, co byś sobie mógł przypisać, żeby ta twoja wiara była ciutkę większa. To chcę ci powiedzieć, że Bóg na to nie patrzy, ale Bóg może wziąć to, co masz. On cię kocha takiego, jaki teraz jesteś. On daje ci dział wiary i on chce, abyś wzrastał. I Bóg może to uczynić w twoim życiu. Jak bardzo ufasz Jezusowi? To jest przedostatnie pytanie. Jak bardzo ufasz Jezusowi? I ostatnie pytanie do domu. A jak bardzo możesz mu zaufać? Kochani, powstańmy.
O, Panie Jezu. Duchu Święty, tak Ci dziękuję, że Ty przychodzisz ze Twoim Słowem i chcesz posilić Twój Kościół, nas, każdego członka, podnieść na nowo i zwrócić naszą uwagę na wiarę w naszym życiu, na to, gdzie szatan bezpośrednio chce uderzać i chce walczyć z Kościołem w każdej dziedzinie naszego życia. Tak Ci dziękuję za Twoje słowo, że możemy je studiować i widzieć to, co Ty myślisz na temat wiary. Że dajesz rozwiązanie, że dałeś Jezusa Chrystusa, którego możemy się uchwycić przez wiarę i że szatan nie ma nad nami mocy i nie może odnieść nad nami zwycięstwa, ale możemy w każdej dziedzinie naszego życia przez wiarę, chodząc z Tobą, zwyciężać. Tak Ci dziękuję za to, Ojcze. Naucz nas tego, chodzić z Tobą. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Amen.